Bez wątpienia nieraz je widziałeś. Długie listy prezentujące niesamowitą leczniczą moc octu jabłkowego na ogromną liczbę chorób. Ocet jabłkowy wychwalany jest za swoją zdolność do równoważenia pH, poprawiania stanu flory bakteryjnej jelit, kontrolowania wagi i za wiele innych właściwości zdrowotnych. A oto niespodzianka. Wszystkie te właściwości octu są prawdziwe, a jest ich jeszcze więcej. Jedną z najbardziej zaskakujących jest zdolność octu jabłkowego do równoważenia poziomu cukru we krwi. W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Stanu Arizona przeprowadzono badanie z udziałem 11 ochotników z cukrzycą typu drugiego, zdiagnozowanych przez lekarza, którzy nie przyjmowali insuliny, ale kontynuowali przyjmowanie leków na receptę. Każdy uczestnik spożywał 2 łyżki octu jabłkowego wraz z przekąską, uncją sera, przed snem. Naukowcy wykazali, że rano badani mieli niższy poziom cukru we krwi niż w przypadku, gdy spożywali tę samą przekąskę z 2 łyżkami wody zamiast octu. Inne badania dowodzą. Ocet jabłkowy pozytywnie wpływa na poziom cukru we krwi. W niedawno przeprowadzonym badaniu 3 grupy osób dorosłych ze stanem przedcukrzycowym, cukrzycą typu drugiego i zdrowych po zażyciu 1 uncji octu jabłkowego miało niższy poziom glukozy we krwi, kiedy spożyli posiłek o wysokiej zawartości węglowodanów, składający się z białego bajgla z masłem i szklanki soku pomarańczowego. Ponownie, w porównaniu do grupy osób przyjmujących placebo, u osób ze stanem przedcukrzycowym poziom glukozy we krwi poprawił się o połowę, a u osób z cukrzycą typu drugiego poziom glukozy we krwi obniżył się o 25%. Równie spektakularne wyniki osiągnięto w badaniach dotyczących potencjału octu jabłkowego do kontrolowania masy ciała. W czasopiśmie Journal of Agriculture and Food Chemistry opisano wyniki badań na myszach, które były karmione dietą wysokotłuszczową i którym podawano aktywny składnik octu jabłkowego, czyli kwas octowy. U zwierząt tych stwierdzono o 10% niższą masę ciała niż u zwierząt w grupie kontrolnej. Naukowcy twierdzą, iż wyniki te są dowodem na to, że kwas octowy może włączyć geny wyzwalające w enzymach zdolność do rozkładania tłuszczu, co zapobiega przyrostowi masy ciała. Przyczynia się to także do uczucia sytości. W podobnym eksperymencie przeprowadzonym w Japonii wykonano podwójnie ślepą próbę u otyłych osób dorosłych, z których każda miała podobną masę ciała, obwód talii i wskaźnik masy ciała BMI. Uczestników badania podzielono na 3 grupy. Przez 12 tygodni członkowie jednej grupy wypijali po pół uncji octu jabłkowego, druga grupa piła zaś napój z 1 uncją octu jabłkowego, a trzecia grupa napój bez octu. Po zakończeniu badania okazało się, że osoby, które piły ocet jabłkowy, miały niższą masę ciała, mniej tłuszczu na brzuchu, zmniejszony obwód talii i niższy poziom trójglicerydów w porównaniu do pozostałych osób. Wpływ octu jabłkowego na komórki nowotworowe i wsparcie układu odpornościowego. Kolejną rzeczą, jaką zapewnia ocet jabłkowy, jest odtruwanie układu limfatycznego, co pomaga zoptymalizować homeostazę w organizmie. Może to być wynikiem przeciwutleniaczy zawartych w octie jabłkowym, które redukują uszkodzenia oksydacyjne spowodowane przez wolne rodniki, poprawiając jednocześnie zarówno skład krwi, jak i zdrowie narządów wewnętrznych. Kilka badań z użyciem próbówek wykazało, że ocet jabłkowy może niszczyć komórki rakowe. Przepisy z octem jabłkowym dla zdrowia układu pokarmowego i na ból gardła. Jeśli masz problemy zdrowotne, takie jak zapalenie lub owrzodzenie okrężnicy albo refluks żołądkowy, czasami wynikający z niedostatecznej ilości kwasu w żołądku, to spożywanie niewielkiej ilości octu jabłkowego oraz fermentowanych warzyw może złagodzić tego rodzaju problemy układu żołądkowo-jelitowego. Jako środek dla zdrowia jelit do codziennego stosowania należy zmieszać 2 łyżki octu jabłkowego z 1 łyżeczką surowego miodu w filiżance ciepłej wody. Ocet jabłkowy z miodem i imbirem to natomiast popularne i skuteczne lekarstwo na ból gardła. Inna mikstura na ból gardła to 1 łyżka octu jabłkowego, 2 łyżki stołowe wody, 1 łyżka surowego miodu, 1/4 łyżeczki zmielonego imbiru i opcjonalnie 1/4 łyżeczki pieprzu cayenne. Po zmieszaniu wszystkich podanych składników
Miksturę należy pić małymi łykami co kilka godzin lub częściej i przełykać powoli przez gardło, tak aby uzyskać najdłuższy kontakt mieszaniny z gardłem.